Każdy z nas w swoim życiu bywa w różnych miejscach. Niektóre z nich głęboko zapadają w naszą pamięć, a inne bardzo szybko ulatują. Niektóre miejsca są niezwykłe dzięki ludziom, którzy tam przebywali. Jednym z nich jest oratorium błogosławionego księdza Jana Wojciecha Balickiego, które znajduje się w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, gdzie pragniemy Was dzisiaj zabrać. Znajdujemy się w oratorium błogosławionego księdza Jana Wojciecha Balickiego. Czym jest to pomieszczenie? Z jednej strony zebrane są tutaj pamiątki po naszym błogosławionym, ale z drugiej strony miejsce to pozwala nam nawiązać modlitewną relację właśnie z błogosławionym księdzem Janem Balickim. A kim był ten człowiek? Urodził się w 1869 roku w Staromieściu, obecnie dzielnicy Rzeszowa. Jako młody chłopak wyróżniał się zdolnościami intelektualnymi i z bardzo dobrymi wynikami ukończył szkołę podstawową. Następnie wstąpił do seminarium, a w 1892 roku został wyświęcony na kapłana. Rok później udał się do Rzymu na studia. Jak sam pisał, nie studiował po to, aby zdobywać dobre oceny, ale aby poszerzać swoją wiedzę o Bogu, a dzięki temu coraz mocniej Go kochać. Kiedy powrócił do kraju, obejmował różnego rodzaju stanowiska. Był również rektorem naszego seminarium w Przemyślu. Wsławił się pomocą ofiarom I wojny światowej, jak i II. Umarł w 1948 roku. Powiedzieliśmy, że w oratorium znajdują się różnego rodzaju pamiątki. Jedną z nich, bardzo charakterystyczną, jest fioletowa stuła, która należała do błogosławionego księdza Jana Wojciecha Balickiego. Dlaczego ona znalazła się właśnie w tym miejscu? Ponieważ kapłan ten zasłynął z tego, że wiele godzin spędzał w konfesjonale. Inną, bardzo ciekawą rzeczą może być pas klerycki, którego używał w seminarium. Kiedy Jan Balicki był klerykiem, wyglądał nieco inaczej niż ja dzisiaj na tym nagraniu, ponieważ dodatkowo, prócz sutanny, nosił pas koloru zielonego. Warto zwrócić uwagę również na książkę, z której później, jako profesor, a także rektor tego miejsca, prowadził swoje wykłady. Spójrzmy, że jej marginesy są zapisane różnymi myślami, którymi dzielił się ze swoimi słuchaczami. Ci, którzy pamiętają wykłady z nim, wspominali po latach, że kiedy opowiadał o Eucharystii, to płakał. W życiu błogosławionego księdza Jana Wojciecha Balickiego bardzo istotnym elementem była modlitwa. Potrafił wiele godzin spędzać w naszej seminaryjnej kaplicy lub modlić się w prywatnym mieszkaniu właśnie na tym klęczniku. O modlitwie pisał, że jest dobra wówczas, kiedy jest pokorna. Gdy modlitwie towarzyszy pokora, wówczas wiele modlitw jest wysłuchanych. Zachęcał również do postu, który niejednokrotnie pomagał mu osiągnąć cele modlitewne, jakie sobie stawiał. Nasz błogosławiony rektor w sposób szczególny czcił krzyż, który tutaj możemy zobaczyć. To właśnie przed nim spędzał wiele godzin, a w swoim życiu starał się jak najbardziej upodobnić do ukrzyżowanego Chrystusa. W naszym oratorium znajduje się jeszcze wiele innych pamiątek, które gdy tu przybędziecie, będziecie mogli obejrzeć. Dla nas osobiście to miejsce jest szczególnie ważne, ponieważ dzięki niemu możemy nawiązać modlitewną relację z błogosławionym księdzem Janem Wojciechem Balickim. To, co najbardziej kształtowało życie naszego błogosławionego rektora, to modlitwa, Eucharystia i adoracja. Kiedy przychodziły w jego życiu trudne chwile, to o modlitwie pisał tak. Jakakolwiek jest przyczyna smutku i jakie jeszcze inne uczucie przygnębienie sprawiające z tym smutkiem się łączą, zawsze najlepszym lekarstwem podanym przez Ducha Świętego jest modlitwa. Choćby tylko aktami strzelistymi wyrażona, będzie lekarstwem. Modlitwa, którą praktykował błogosławiony ksiądz Jan Wojciech Balicki, nie była trudna ani skomplikowana. Składała się z prostych słów. To, co sprawiało, że była bardzo wartościowa przed Bogiem, to pokora i ufność. Pewnego dnia błogosławiony rektor zapisał: jest pokora, to jest ufność i każda modlitwa wysłuchana.
Kolejną niezwykle istotną rzeczywistością w życiu błogosławionego Jana Wojciecha Balickiego była adoracja. W eucharystycznym Chrystusie widział kogoś prawdziwego, kogoś żywego, kogoś, z kim mógł szczerze porozmawiać o swoich smutkach, jak i radościach. Wiedział, że jest bardzo małym w porównaniu do tego, który spogląda na niego z monstrancji. Pewnego dnia zanotował: O Jezu miłosierdzia błagam dla siebie, dla narodu. Skupienie da zatopienie z bezwładem pewnym. To adoracja ciągła, komunia duchowna. Z zatopienia powstanie zjednoczenie podtrzymywane umartwieniem. Niezwykle istotnym elementem było to, aby zjednoczyć się z cierpiącym Chrystusem. Tak jak On pragnął cierpieć i to cierpienie ofiarować za wszystkich ludzi, których spotykał na swojej drodze. Dzięki właśnie adoracji każdego dnia mógł stawać się coraz bardziej podobnym do ukrzyżowanego Chrystusa. Najważniejszym elementem bez wątpienia była jednak Eucharystia. To w niej widział źródło i szczyt swojego chrześcijańskiego życia. To ona stanowiła przestrzeń do tego, by w najlepszy sposób spotkać się z Chrystusem, którego miłość odczuwał każdego dnia. W jego zapiskach, które po sobie pozostawił, możemy przeczytać: Eucharystia to Bóg, człowiek Chrystus Jezus, to towarzysz ziemskiej naszej pielgrzymki. Ja jestem z wami aż do skończenia świata. W tych słowach zaczerpniętych z Ewangelii widział rzeczywistość, która nie przemija, która ciągle trwa i która się urzeczywistnia. W nią zagłębiał swoje serce i jej się poddawał. Pozwalał, by Eucharystia kształtowała go, a spoglądając na ofiarę Chrystusa, starał się ją naśladować w swojej codzienności. Myślę, że błogosławiony ksiądz Jan Wojciech Balicki może być wzorem dla każdego z nas. Nie trzeba być księdzem ani klerykiem, aby zainspirować się tą osobą. Pokora i pragnienie służby są tymi cechami, które przydają się każdemu i w każdej sytuacji, a dzięki nim można zyskać życzliwość wielu ludzi. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie przyjedziecie tutaj sami i zobaczycie wszystkie pamiątki, jakie udało nam się zgromadzić, a także pomodlicie się wspólnie z nami przez stawiennictwo błogosławionego księdza Jana Wojciecha. Zapraszamy Was serdecznie.